Król chrzęści chwast trzeci, przesuwisty, zwany przez myślenie dół żałosną brzertwą, podarował błogosławionej królowej szczwanej Lali prześliczne muślinowe korale koloru koralowego w mieście z kołby wrzeszczerzewno na Pochańcach za szczerzujami wieprznymi w rzesztoborach kuźmińskich. No, jęzor chyba będzie do wymiany. Niniejszym rozgrzałem swój aparat gębowy oraz swoje szczękoczułki i teraz mogę kontynuować dużo wolniej. Prezydent Francji, określający się jako uduchowiony agnostyk, jest wychowankiem jezuitów. Żadna tajemnica, jest z tego dumny. Pranie mózgu trwało 6 lat. Przeszedł je w ich szkole La Providence w Amiens. Tego dnia spotkanie z papieżem Franciszkiem trwało dwukrotnie dłużej niż amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa z Bergoglio. Jak widać, ci dwaj mężczyźni są w doskonałej komitywie. To niezwykle czuła relacja. Na spotkaniu w Watykanie Macron w czarnym stroju wasala. W swoim przemówieniu do francuskich katolików prezydent Francji powiedział, że trzeba zasypać mur podziału pomiędzy kościołem i państwem. To niebywałe. Powiedział to prezydent ateistycznej Francji. Prawo o rozdziale kościoła i państwa istnieje tam od 1905 roku. Jego słowa nie zostały przyjęte w kraju z entuzjazmem. Pamiętajmy jednak, że Frankowie byli pierwszym młotem papiestwa, pierwszymi barbarzyńcami, którzy przyjęli rzymską religię katolicką. Popatrzmy teraz na ten niesamowity fenomen. Kościół rzymski przejął cały swój majestat i autorytet z Rzymu Cezarów, ale aby zachować swoją władzę, musiał połączyć się z najpotężniejszymi królami świata. Będzie potężny, ale nie dzięki własnej sile. Mam nadzieję, że nadal pamiętacie ten tekst. Ta czwarta bestia z biblijnej księgi Daniela nie została wygryziona przez piątą. Piątej tam nie ma. Czwarta zmieniała się ustawicznie, była inna niż pozostałe. Monarchowie świata czerpali swoją władzę i zdobywali nowe terytoria z poparcia papiestwa, a ono miało w nich swoich pobożnych i gorliwych obrońców. Zresztą ich korona oraz ich ziemie nie należały do nich samych. Mogli jedynie z nich korzystać pod warunkiem, że byli posłuszni i wierni. Ta demoniczna symbioza sprawiała, że ci królowie gotowi byli walczyć z każdą opozycją wobec ciągle rosnących aspiracji biskupów Rzymu. Święte Cesarstwo Rzymskie odwoływało się do tradycji Rzymu imperatorów. Było tak samo nietolerancyjne, zwyrodniałe i aroganckie. Święte, bo jako podmiot boski jego głową był papież, któremu powierzono ludzkie dusze. Cesarstwo, bo jako królestwo ziemskie jego władcą świeckim był imperator, który rządził ludzkimi ciałami. Rzymskie, bo jako potęga ziemska było bezpośrednią kontynuacją Rzymu Juliusza Cezara, Oktawiana Augusta, Tyberiusza i paru innych degeneratów. Natura i zakres działania tych składowych jest ciągle ten sam. Różni się tylko sfera ich działania. Nie ma znaczenia, czy papieża nazwiemy duchowym cesarzem, a cesarza świeckim papieżem. To spójny i perfidny schemat Unii, Kościoła i Korony w majestacie despotyzmu starożytnego Imperium Cezarów. Wrogiego wszelkiej wolności, Molocha. Thank you.
Zanim przejdziemy dalej, musimy zrozumieć jeden niezwykle ważny niuans. Zacytuję teraz fragment drugiego rozdziału Księgi Daniela. Resztę możecie sobie doczytać we własnym zakresie. Król Babilonu, Nabu-Kudur-Asahuri, czyli biblijny Nebukadnezar, otrzymuje od Boga wizję dziejów świata. Ta wizja przyszłości zostanie potem powtórzona i wzbogacona w kolejnych rozdziałach księgi. Wygląd posągu był straszny, bo dzieje świata to historia potworna, pogarda dla ludzkiego sumienia, wojny, masakry i rozlew krwi. Ty, królu, miałeś takie widzenie. Oto posąg wielki. Ten wielki posąg o nadzwyczajnym blasku stał przed tobą, a jego wygląd był straszny. Głowa tego posągu wykonana była z czystego złota, jego piersi i ramiona ze srebra, jego brzuch i biodra z brązu, jego golenie z żelaza, jego stopy częściowo z żelaza, częściowo z gliny. Patrzyłeś na to, aż został odcięty kamień bez pomocy rąk i uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy zostały skruszone razem żelazo, glina, brąz, srebro i złoto i stały się jak plewy na klepisku w lecie i wiatr niósł je tak, że nie znaleziono ich w żadnym miejscu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię. Jest to wizja następujących po sobie supermocarstw, dokładnie jak te bestie wychodzące z morza w rozdziale 7. Głowa ze złota to Babilon, królestwo ze srebra to imperium Medów i Persów. Brzuch i biodra z brązu to Grecja. Nogi z żelaza to Imperium Rzymskie. Na samym dole mamy stopy posągu. Są one mieszanką żelaza i gliny. I ta ostatnia część jest najbardziej fascynująca. I ona interesuje nas najbardziej. Żelazo to Imperium Rzymskie. I to imperium trwa aż do końca świata. Zmieniło jednak formę. Wszystkim wydaje się, że już go dawno nie ma, ale ono jest. I tu mamy bardzo istotny szczegół. Dodatek gliny. Przez wiele lat interpretowano ten fragment jako zapowiedź, że państwa Europy, powstałe po rozpadzie Imperium Cezarów, nigdy się nie zjednoczą. No ale się zjednoczyły. Unia Europejska przecież powstała i istnieje. To nieprawidłowa interpretacja. Pokażę wam teraz rozwiązanie tej zagadki. Ufam, że pamiętacie z pierwszej części. Czwarta bestia miała 10 rogów. Te rogi to 10 narodów. Właśnie te państwa pozostają po rozpadzie rzymskiego Molocha. A oto i one. Anglo-Saksoni w Brytanii, Frankowie w Galii na północ i zachód od rzeki Mozeli, Alemanowie w północnej Szwajcarii, Szwabi, Alzacji i Lotaryngii, Burgundowie w zachodniej Szwajcarii, w dolinach Renu i Saony w południowo-wschodniej Galii, Wizygoci w południowo-zachodniej Galii i Hiszpanii, Suewowie w części Hiszpanii, zwanej dzisiaj Portugalią. Ostrogoci w Panonii, czyli dzisiejszej Austrii. Longobardowie lub, jeśli ktoś woli, Lombardowie w Noricum pomiędzy Ostrogotami i Alemanami. Herulowie w Italii oraz Wandalowie w północnej Afryce. Ich stolicą stała się Nowa Kartagina. Jak mówiłem, trzy z tych ludów, które stały w opozycji do rodzącego się papiestwa, zostały zniszczone w wyniku intryg i szczucia na siebie narodów przez biskupów Rzymu. Byli to Wandalowie, Herulowie i Ostrogoci. Totalna anihilacja.
tabula rasa. Nawet ślad po nich nie pozostał. Utkano nieprawdziwą wersję historii, że byli oni wyznawcami żyjącego na przełomie III i IV wieku Ariusza. Dziś twierdzi się, że byli Arianami. Nie ma na to żadnych dowodów. A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, a częściowo z żelaza, oznacza to, że królestwo będzie podzielone. Będzie w nim nieco siły żelaza, tak jak widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną. A palce stóp częściowo z żelaza, częściowo z gliny znaczą, że królestwo będzie częściowo silne, a częściowo kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z mulistą gliną, oznacza to, że się zmieszają ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego, tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną. Jest to typowo hebrajski sposób myślenia, bardzo egzotyczny dla naszej współczesnej kultury koncept pokazywania szczegółów. Jest on również charakterystyczny dla odkrytych dokumentów pozabiblijnych z okolic dawnej Palestyny. Najpierw mamy obraz bardzo ogólny, który zdaje się czasem przeczyć dalszej części zdania. Dzisiaj nazywamy to konstrukcją chiasmatyczną. Ludzie nieświadomi twierdzą często, że są to sprzeczności w Biblii. Nie, nic z tych rzeczy. To jedynie specyficzny rodzaj narracji i jest on powszechny od Księgi Rodzaju, pierwszej księgi Biblii, aż do Apokalipsy Jana, czyli ostatniej księgi. A dzieli je przecież blisko 16 wieków. Oto jeden z najsłynniejszych chiasmów. Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce. Ten jest akurat bardzo prosty, ale zdarzają się chiasmy wieloczłonowe, odwrócone, lustrzane. W Księdze Daniela jest dużo takich konstrukcji, a nawet cała księga ma taką budowę. Występują one pomiędzy poszczególnymi rozdziałami. Potężne umysły, jak na przykład ten zamontowany w głowie Isaaca Newtona, zachwycały się Księgą Daniela. Wróćmy teraz do posągu. Początkowo Daniel mówi o stopach i palcach. Zdaje się, że jedno i drugie składa się z żelaza i gliny, ale to szerszy obraz całości. Potem jednak precyzuje. Danielowi chodzi szczególnie o palce stóp. Tych palców jest 10. Tak jak 10 rogów w 7 rozdziale. Palce i rogi oznaczają to samo. Dopiero w 7 rozdziale poznajemy, że rogów zostanie 7 z 10. Znowu chiasmatyczne sprecyzowanie całości. Tutaj są palce posągu. Żelazo i glina. Glina i żelazo. I teraz czas na pytanie ważkie niezwykle i warto je zadać. Brzmi następująco. Czym jest ta mulista glina? Wstąpiłem więc do domu garncarza, a oto on wykonywał pracę na kole, a naczynie, które wykonywał z gliny, uległo zniekształceniu w ręce garncarza. Uczynił więc z niej inne naczynie, jak mu się podobało uczynić. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: czyż nie mogę z wami postąpić tak jak ten garncarz, domu Izraela? Mówi Pan. Oto jak glina w ręce garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Ale teraz, Panie, ty jesteś naszym ojcem. My jesteśmy gliną, a ty jesteś naszym garncarzem. Jesteśmy wszyscy dziełem twojej ręki. Biada tym, którzy głęboko przed Panem ukrywają swój zamysł, których czyny są popełnione w ciemności i mówią: kto nas widzi? Kto o nas wie? Wasze przewrotne myśli są jak glina garncarska. Czyż glina powie o tym, co ją uczynił, nie uczynił mnie? Czyż to, co ulepione, powie o tym, co je ulepił, nie miał rozumu?
Biada temu, który się spiera ze swoim stwórcą, będąc skorupą, jak inne skorupy gliniane. Czy glina powie swemu garncarzowi: cóż czynisz? Glina symbolizuje więc człowieka, ale nie jest to jakiś tam abstrakcyjny człowiek. Ta istota jest w stanie buntu przeciwko stwórcy wszechświata. Wasze przewrotne myśli są jak glina oraz czyż glina powie swemu garncarzowi: cóż czynisz? Mulista glina rości sobie prawo do bycia ponad stwórcą. To wynika z tych wersetów. Tak więc palce z żelaza i gliny symbolizują czas w dziejach świata, gdy Kościół i państwo będą połączone. Tak będą wyglądać dzieje Europy po rozpadzie rzymskiego imperium. Proroctwo z księgi Daniela mówi nam, że żelazo nie może zmieszać się z mulistą gliną. I rzeczywiście nie ma takiej opcji. Na linii Kościół i państwo będą ciągłe tarcia. Kłamstwa, przemoc, wzajemne oskarżenia, wojny i nieustanne przeciąganie liny. W okresie pełnej dominacji papiestwa od końca XI wieku królowie i cesarze będą się buntować i szukać możliwości uwolnienia spod jarzma biskupów Rzymu. Obawiam się, że przeważnie z bardzo marnym dla siebie skutkiem. Popatrzmy, że nawet cesarz Karol V Habsburg, gorliwy przecież katolik, dokona najazdu na Rzym. Nazwano to wydarzenie Sacco di Roma, a stało się w maju 1527 roku. Karol walczył wtedy z papieżem Klemensem VII. Przyjrzyjmy się zatem historii Europy. Przyznam, że bardzo lubię takie detektywistyczne łamigłówki. Już się na to cieszę. No to co? No to pogrzebmy trochę w tych starych, pożółkłych papierach. Imperator Świętego Cesarstwa Rzymskiego otrzymywał z ręki papieża koronę, miecz, berło i złoty glob jako oznakę swojej władzy. Czym był ten złoty glob? Gdy przyjrzymy się, mamy tu kulę ziemską, czyli obszar jego władzy. Jego władza jest władzą nad ziemią. Na tym ziemskim globie mamy zamontowany krzyż. Jego władza i ziemia, na której znajduje się jego państwo, są kontrolowane przez władzę duchową. Zresztą korona powielała ten schemat. Jest to czytelne. Popatrzmy na nie tak dawną koronację Karola III. Odbyła się 8 września 2022 roku. Został królem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz jeszcze 14 innych suwerennych królestw wspólnoty, w tym ich terytoriów i obszarów zależnych. Został ponadto świecką głową Kościoła Anglii i naczelnym dowódcą brytyjskich sił zbrojnych. Kościół i państwo. Jedna pigułka. Jeśli popatrzymy na jego koronę, to możemy domyślić się, w czyim imieniu dzierży władzę. Zresztą arcybiskup Canterbury regularnie jeździ do Watykanu pokłonić się przed swoim zwierzchnikiem. Stoi sobie przed wiernymi z plakatem Maryi na plecach. Przypomnę wam, że jest to protestancki kościół Anglii. Jak dla mnie to skandal. Tak wyglądają współczesne popłuczyny po protestantyzmie.
Królowa Elżbieta II po koronacji wiezie ze sobą w powozie to jabłuszko z krzyżem. O, tutaj, tak ślicznie wyglansowane. A to jest korona Henryka VIII. Tak, tak, tego żonobójcy. Była zakładana przez Tudorów rezydujących w Hampton Court. W 1649 roku jej oryginał został zniszczony w Tower przez Olivera Cromwella. Czemu ten facet był takim strasznym wandalem? Ponieważ doskonale wiedział, co oznacza ten symbol. On i jego purytanie przeżyli srogi ucisk ze strony państwa, które działało w ścisłej unii z kościołem. Tym razem był to protestancki kościół Anglii. Niszcząc tę koronę, Cromwell miał nadzieję, że ten ucisk i prześladowania nigdy więcej się nie powtórzą. Płonne nadzieje. Ważnym i zapomnianym wydarzeniem w dziejach świata była bitwa pod Vouziers. Jest to niedaleko Poitiers. Tego samego Poitiers, gdzie za 200 lata Charles Martel, czyli Karol Młot, pokona muzułmańskich najeźdźców. Dzisiaj zapewne dałby im zasiłki, obywatelstwo i gorącego całuska. Pod Poitiers działo się zresztą sporo. W 1356 we wrześniu, podczas wojny stuletniej, Anglicy potwornie sprali tam Francuzów. Przy okazji zabili dużą część francuskiej szlachty. Znacznie wcześniej, na początku VI wieku, te tereny były wschodnimi rubieżami państwa Wizygotów. Król Franków, Chlodwik, według pokrętnych przekazów Grzegorza Sturz, przyjął chrzest przez zanurzenie około roku 500. Stało się to w mieście Reims z ręki biskupa Remigiusza. Dla dziejopisarza Grzegorza Chlodwik stał się nowym cesarzem Konstantynem. Nie wiem, czy należy traktować to jako komplement, czy obelgę. Katolicy biskupi, a wiemy to z korespondencji Remigiusza z Chlodwikiem, uważali się za jego politycznych i duchowych doradców. Co ciekawe, działo się tak na długo przed jego nawróceniem z pogaństwa na rzymską podróbkę chrześcijaństwa. Merowing Clovis, jego dwie siostry i jego zbrojni stali się wyznawcami rzymskiego kościoła powszechnego. Jest to kluczowe wydarzenie w przekształceniu rzymskiego imperium w nowożytną Europę. Na zdjęciu bogini Europa w unii z Zeusem. Zeus, Jupiter, przybrał postać byka. Europa była blisko związana z Asztartę, znaną z Biblii Królową Niebios. Tutaj dzierży flagę zjednoczonej Europy. Sama flaga z 12 gwiazdami jest z kolei związana z kultem Maryi. Niesamowite, że cały ten europejski projekt pochodzi z pogańskich misteriów. Europa dosiadająca Jupitera. Kto by pomyślał? Ale ja właściwie nie o tym. Wiosną roku 507 Frankowie, dowodzeni przez Chlodwika, stoczyli wielką bitwę z Wizygotami Alaryka II. Wcześniej Chlodwik zwyciężył Alemanów na wschód od Renu i Burgundów w dolinie Renu. W roku 507 Chlodwik zwrócił się przeciwko Wizygotom w południowo-zachodniej części Galii. Ich królem był Alaryk II. O godzinie 3 po południu Chlodwik natarł na siły gotskiej armii. Dwaj królowie starli się w bezpośredniej walce. Alaryk padł pod ciosami rywala. Chlodwik, jak opisał to Grzegorz Sturz, wdział na siebie szkarłatną tunikę oraz diadem królewski, a jadąc ulicą do kościoła świętego Marcina, rozrzucał szczodrze złoto i srebro pośród prostego ludu. Od tego dnia zwano go rzymskim konsulem i Augustem. Opuściwszy Tours, udał się do Paryża, gdzie ulokował swoje rządy. W
jak to się mawiało u mnie na dzielnicy, Chlodwik tak zalutował Alarykowi, że pod stołem zostały jeno okruchy cyny i kalafoni. W bitwie pod Wujjej król Franków pokonał Wizygotów i teraz Frankowie podbijają Galię, Akwitanię, stając się najpotężniejszym ludem Europy. Po wielkim sukcesie Chlodwika cesarz Bizancjum Anastazjus nadaje mu honorowe tytuły rzymskiego konsula i patrycjusza. Stało się to w Tours w roku 508. Papież Symmachus rozradował się niezmiernie, bo odtąd będzie miał w Chlodwiku i jego frankijskich żołdakach potężnego ochroniarza. Znaczenie tych przestarzałych tytułów, którymi obdarzano tych, którzy nigdy nie byli związani z jakąkolwiek częścią rzymskiego imperium, nigdy nie zostało dostatecznie wyjaśnione. Słońce pogańskiego Rzymu zachodziło za horyzont, jednak cień jego wielkości wciąż spoczywał na świecie. Germańscy królowie i wojownicy przyjmowali z radością tytuły honorowe, które łączyły ich z tym imperialnym miastem, Rzymem. Jego uniwersalne panowanie, zdolności militarne i wzniosłość sztuki odcisnęły głębokie ślady w świecie wokół nich. I teraz uwaga! Nie powiedzą wam tego na kanale Al Jazeera Historia. W roku 508 Chlodwik staje u szczytu swojej potęgi. Siły tzw. ariańskich władców zostają skruszone. Nie było wiadomo zresztą, w co wierzyli ci ariańscy władcy. Wszelkie dokumenty zostały zniszczone. Jedno jest pewne. Przez papiestwo nazywani byli heretykami, więc możemy być absolutnie pewni, że ich chrześcijaństwo było czystsze od herezji rzymskiego papiestwa. Anastazjus, cesarz Bizancjum, zawiera alians z nowym zdobywcą. Wysyła do niego ambasadorów z bogatymi prezentami. Wśród nich znajduje się wspaniała złota korona ozdobiona drogimi kamieniami, którą król Franków, Chlodwik, pokornie wyśle do papieża. Zostanie ona złożona w kościele świętego Piotra w Rzymie. Jest to początek francuskiej unii państwa i kościoła, która będzie trwać aż do upadku papiestwa w 1798 roku. Ciekawe, że wtedy stanie się to również za sprawą Francji, tej najstarszej córy kościoła. Od 508 roku papiestwo w unii z królami ziemi będzie kontrolować ogromne terytorium, zaczynając od Neapolu, poprzez Korsykę i Sardynię, Prowansję, Katalonię, Aragonię i Nawarę, Portugalię, Królestwo Hohenstaufów, czyli południowe Niemcy, francuskie Królestwo Normanów, Anglię, Irlandię z ich wyspami, Norwegię, a później Polskę, Litwę, Bohemię, Węgry, Bułgarię i z powrotem na Sycylię. Wszystkiego nie zdołałem wymienić. W 1996 roku papież Jan Paweł II odprawił uroczystą mszę w Tours we Francji. Sławił rzeźnika Chlodwika jako bohatera wiary, który przyniósł Francji prawdziwą katolicką wiarę. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i doświadczonych, ale bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie zrozumie, ale mądrzy zrozumieją. A od tego czasu, kiedy zostanie zniesiona ofiara codzienna i będzie postawiona obrzydliwość spustoszenia, upłynie 1290 dni. W księdze Daniela mamy takie dwa okresy prorocze. 1290 dni oraz 1260 dni. Biblijny jom, dzień, to literalny rok. Te dwa długie okresy różnią się zaledwie o 30 lat.
żelazo i glina. Unia, korony i kościoła. Jak widzieliśmy w roku 508, Frankowie stają się świeckim ramieniem papiestwa. Gdy dodamy te 1290 lat do roku 508, otrzymujemy rok 1798. Ja, Daniel, spojrzałem, a oto stało dwóch innych. Jeden na brzegu rzeki po tej stronie, a drugi na brzegu rzeki po tamtej stronie. Jeden powiedział do męża odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki: kiedy będzie koniec tych dziwnych rzeczy? I usłyszałem tego męża odzianego w lnianą szatę, który stał nad wodami rzeki. Podniósł swoją prawą i lewą rękę do nieba i przysiągł na żyjącego na wieki, że będzie to na czas, czasy i połowę czasu. I gdy doszczętnie rozproszy siłę świętego ludu, wtedy to się wszystko wypełni. Czas, czasy i połowa czasu to 3,5 roku. Tak liczono w starożytności. Czas to 1 rok. 3,5 roku to 42 miesiące. W kalendarzu księżycowym, który wtedy obowiązywał, miesiąc ma 30 dni. 42 miesiące razy 30 dni z każdego miesiąca to 1260 dni lat. 1260 dni lat to ten sam okres proroczy, znany również z Księgi Objawienia. W roku 538 ostatnie z trzech królestw wrogich papiestwu, Ostrogoci, zostają pobici i biskup Rzymu staje się bytem politycznym, papiestwem. Oczywiście papieże będą musieli jeszcze ujarzmić Longobardów, niemniej rok 538 jest początkiem tego okresu. Teraz rzymscy papieże pokazują palcem swemu świeckiemu ramieniu, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem, kto jest prawowiernym niewolnikiem, a kto heretykiem. Nadeszła nowa era. Biskupi Rzymu stają się panami życia i śmierci. Gdy do 538 roku dodamy 1260 dni lat, otrzymujemy znowu rok 1798. Czy widzicie, jak władca wszechświata kontroluje historię? Cóż takiego wydarzyło się w tym roku? Przeczytajmy to z katolickiej publikacji. Dyrektoriat rozkazał swojemu nowemu dowódcy we Włoszech, Luisowi Aleksandr Berthierowi, pomaszerować na Rzym. Berthier wraz z 15 tysiącami żołnierzy nie napotkał oporu i wkroczył na terytorium państwa papieskiego i 10 lutego 1798 roku rozbił obóz pod murami Rzymu. 3 dni później Berthier wszedł do miasta i wziął do niewoli papieża Piusa VI. Berthier zażądał, aby papież porzucił swoją doczesną władzę nad Rzymem i państwami papieskimi oraz opuścił Rzym na dobre. Pius odpowiedział, że jego władza pochodzi od Boga i nie może jej sprawiedliwie porzucić. Berthier ogłosił obalenie papiestwa i proklamował w Rzymie republikę. 80-letni Pius został wygnany z miasta, a 20 lutego 1798 roku francuscy żołnierze siłą wywlekli go z Rzymu. Papiestwo przestaje być wtedy tworem politycznym. Traci swoją władzę. Unia państwa i kościoła zostaje złamana w roku 1798. Tu na wykresie mamy żelazo symbolizujące państwo. Początek w 508 roku. Glina, czyli papiestwo, od roku 538. Data graniczna to 1798 rok.
Następcy Chlodwiga dadzą początek świętemu cesarstwu rzymskiemu i w tej formie przez wieki będą wzmacniać swoją potęgę, zawsze w burzliwej relacji z papiestwem. Ciągłe tarcia, kłótnie i problemy. Żelazo i glina. Glina i żelazo. Teraz popatrzmy, jak umacniała się ta świecko-kościelna ośmiornica. A król uczyni według swojej woli. Wyniesie się i wywyższy się ponad każdego boga. Będzie mówić dziwne rzeczy przeciwko Bogu bogów. I poszczęści mu się, aż dokona się gniew. To bowiem, co zostało postanowione, dokona się. Nie będzie miał względu ani na Boga swoich ojców, ani na pożądanie kobiet, ani na żadnego Boga, gdyż wyniesie się ponad wszystko. Zamiast tego będzie czcił Boga twierdz. Boga, którego nie znali jego ojcowie, będzie czcił złotem, srebrem i drogocennymi kamieniami i kosztownościami. Tak postąpi w twierdzach obcego Boga, a którego uzna i obdarzy sławą i sprawi, że będą panowali nad wieloma i rozdzieli im ziemię jako zapłatę. W listopadzie 752 roku papież Stefan III, obawiając się potęgi Longobardów i ich króla Aistulfa, ruszył na spotkanie z Pepinem, królem Franków. W drodze powitała go eskorta księcia Karola, czyli przyszłego Karola Wielkiego, w otoczeniu wielmożów. Pepin wraz z rodziną i dworem spotkali papieża później, jakieś 8 kilometrów od królewskiego pałacu. Gdy Pepin dojechał do Stefana, natychmiast zsiadł z konia i w pokorze położył się krzyżem na ziemi. Duchowni zaczęli śpiewać Te Deum i hymny dziękczynne. Trudno wyobrazić sobie lepszą ilustrację Unii Kościoła i Państwa. Frankowie byli pierwszymi barbarzyńcami, którzy uznali wyższość władzy biskupa Rzymu nad własną. Biada każdemu, kto ważył się kwestionować zasadę wypowiedzianą w Jerozolimie przed Poncjuszem Piłatem. Nie mamy króla oprócz cesarza. Ponieważ papież nie mógł liczyć na pomoc cesarza Bizancjum w rozwiązaniu problemu z Longobardami, a szczególnie z ich wojowniczym królem Aistulfem, to zwrócił się o pomoc właśnie do Pepina. W Alpach stoczono zaciętą bitwę. Longobardowie przegrali i uciekli do swojej stolicy Pawi. Pepin tak długo plądrował ich ziemię, aż wreszcie Aistulf zgodził się oddać papieżowi Rawennę oraz wszystkie rzymskie posiadłości, do których rościł sobie prawo biskup Rzymu. Donacja Pepina III, zwanego Krótkim, była to ustna, a również pisemna obietnica, którą ten złożył papieżowi Stefanowi III. Król Franków przekazał wielkie terytoria w środkowej Italii papiestwu. Stało się to po tym, gdy w roku 756 uwolnił papieża od Longobardów. Powstaje Patrimonium Sancti Petri, państwo kościelne biskupów Rzymu. Frankowie stali się protektorami papieży, uwalniając ich od cesarzy Konstantynopola. Biskupi Rzymu według prawa podlegali jeszcze cesarzowi Bizancjum. Stefan nadał Pepinowi i jego następcom zaszczytny tytuł Patricius Romanorum. Pepin był wdzięczny papieżom, że pozwolili mu usunąć z tronu ostatniego z Merowingów, Hilderyka III. Stało się to w roku 750. Papież Stefan III był w zasadzie Stefanem II, ponieważ ów Stefan II nigdy nie został konsekrowany. Umarł następnego dnia po wyborze na papieża. Zaiste najlepszy był to biskup Rzymu w dziejach. Pepin oddał miasta Italii papieżowi. Klucze oraz lista miast, a także dokument donacji umieszczono w dawnej bazylice św. Piotra w Rzymie.
Karol Wielki w 778 i Ludwik Święty w 817 roku potwierdzili im donację Pepina. Używano tego dokumentu, aby nadać pozór autentyczności fałszerstwu donacji Konstantyna. Papież Stefan III stał się pierwszym władcą państwa kościelnego. Pepin został namaszczony na króla przez biskupa Francji, ale to nie wystarczyło. Teraz papież musi go namaścić osobiście, aby pokazać, że Frankowie dzierżą berło z łaski biskupa Rzymu. Frankowie stali się młotem papiestwa, niszczącym każdą opozycję. W klasztorze świętego Denisa Stefan włożył królewski diadem na głowę Pepina, namaszczając go wcześniej świętym olejem. W ten sposób potwierdził legitymację władzy dla jego domu na zawsze i ogłosił wieczną klątwę nad każdym, kto ośmieli się podważyć jego władzę. Papież, jako głowa odrodzonej potęgi Rzymu, przyznał Pepinowi rzymski tytuł i godność patrycjusza. Te atrybuty przeniósł również na synów Pepina, zobowiązując ich do obrony świętego miasta. Insygnia nowego urzędu to podarowane im klucze z sanktuarium świętego Piotra oraz święty sztandar. Miały przypominać im o obowiązku obrony Kościoła oraz miasta Rzymu. W teorii nazwa Sacrum Romanum Imperium używana jest dopiero od XIII stulecia, ale to tylko termin. Ta idea staje się celem rzymskich biskupów w upadającym supermocarstwie Cezarów. Tytuł imperatora Cesarstwa Rzymskiego stał się udziałem najpierw Franków, a później Niemców. Formalnie cesarstwo istniało od roku 800 do 1806, ale wszystkie te późniejsze wydarzenia nie byłyby możliwe bez Chlodwiga, zwycięstwa Podwoje nad Alarykiem i roku 508. To imperium było świeckim ramieniem papiestwa. Bizantyjskie, czyli wschodnie imperium rzymskie, istniało aż do upadku Konstantynopola. W majowy poranek 1453 roku Mehmed II i jego muzułmańska horda wdarli się do miasta. Upadek Konstantynopola uwolnił papieży od formalnej zwierzchności cesarzy Bizancjum. Po domniemanym nawróceniu Konstantyna biskupi krzewili wśród barbarzyńców ideę Imperium Christianum, uniwersalnego królestwa opartego na katolickich zasadach. To królestwo miało stać się mieszkaniem Boga na ziemi. W tej nowej mentalności chrześcijaństwo rzymskie było spoiwem, gliną, jak kto woli, która miała połączyć cały świat. Żelazo i glina. To miał być nowy porządek świata, Pax Romanum, a cesarze byli jedynie narzędziem tego Opus Dei, jak młotek. Ten nowy Pax Romanum to w rzeczywistości ciągłe masakry. Było to odtąd Imperium Rzymskie w chrześcijańskiej odsłonie. Było ono oparte na militarnej tyranii rzymskich papieży. Miecz jednak dzierżył cesarz, który był jedynie służącym w kolorowej Liberii. Słyszeliście o G8, G20, o globalizacji? Wbrew teoriom spiskowym o zachłannych aszkenazyjskich Żydach, masonach i iluminatach, ten koncept powstał w papieskim Rzymie. I ta idea jest realizowana z żelazną konsekwencją przez wieki, aż do dzisiaj. Wszyscy inni wielcy gracze są jedynie ministrantami i pionkami w rękach papieskiego Rzymu. Z biegiem lat
Nadzór cesarzy Bizancjum nad papieżami stawał się coraz słabszy. Imperator Wschodniego Cesarstwa miał wielki problem. Tym problemem stał się islam. I na tym nowym zagrożeniu cesarze Wschodniego Imperium Rzymskiego skupili całą swoją uwagę. W ten sposób potęga papieży rosła. W X wieku potężni wschodni cesarze jak Niceforus II Fokas i Bazylii II próbowali jeszcze dokonać rekonkwisty zachodniego imperium bez większych sukcesów. Bazylii II zwany był Bulgaroktonos, bułgarobójca, albowiem kazał oślepić całą pokonaną armię Bułgarów cara Samuela. Przemoc ludzkie serce ma, śpiewała Kora Jackowska. Gdy Samuel zobaczył swoje powracające okaleczone wojsko, oszalał. To nie oznacza, że się zdenerwował. Nie to miałem na myśli. To znaczy, odbiło mu, zwariował. Dostał kręćka. Światowy policjant, mianowany przez biskupa Rzymu, Patricius Romanorum, czyli cesarz świętego Imperium Rzymskiego, miał bronić stolicy apostolskiej. Machina rusza i miażdży wszystko na swojej drodze. Karol Wielki, Charlemagne, w roku 774 pokonał Desideriusa, ostatniego z niezależnych władców Longobardów. Papież Hadrian I sławi Karola jako obrońcę papiestwa i świętej rzymskiej wiary. Wielu historyków zastanawia się, czemu papieże tak rozpaczliwie chcieli odzyskać Palestynę. Zawsze byłem tępy, ale nawet ja znam odpowiedź. Powody są dwa. Pierwszy to wielkie marzenie papiestwa, aby rządzić światem z Jerozolimy. W psalmie 48 jest napisane: Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga, na swej świętej górze. Pięknie wzniesiona, radością całej ziemi jest góra Syjon na krańcach północy, miasto wielkiego króla. Rozumiecie? Biskupi Rzymu chcą być jak Bóg, nawet w tym szczególe. Drugi powód jest taki. Krucjaty na Arabów spowodowały absolutną radykalizację islamu. Islam od samego początku był ruchem militarnym. Mahomet na dzień dobry wymordował w Medynie Żydów i chrześcijan. Jednak krucjaty do tak zwanej Ziemi Świętej podziałały jak wrzucenie buta w gniazdo os. Zdobycie Konstantynopola przez Turków sprawiło, że wschodnie cesarstwo przestało być dla papiestwa problemem. Upadek Konstantynopola był następstwem papieskich ludobójstw w Palestynie, zwanych krucjatami. Zwieńczeniem dzieła zniszczenia była czwarta krucjata zainicjowana przez zbrodniarza, papieża Innocentego III. Główne siły dziwnym trafem zaatakowały Konstantynopol zamiast Jerozolimy. Powstało Wschodnie Cesarstwo Łacińskie. Przetrwało do roku 1261. Bizancjum po tej klęsce już nigdy nie odzyska dawnej potęgi, a w 1453 roku nadejdzie jego kres. Ostatni władca wschodniego imperium rzymskiego, Konstantyn XI Paleologus, zginął pod ciosami otomańskich Turków. Papieże byli zachwyceni. Już są zwycięzcami, już są w księgarni i już sięgają po mapę świata na najwyższą półkę. Jednak za rogiem powstanie kolejna wielka siła hamująca dominację papiestwa nad ziemskim globem. Będzie to wielka protestancka reformacja XVI wieku. Bez niej ze świata zniknęłaby wszelka wolna myśl i wszelka nadzieja. Kto zamknął bramę morze, gdy się wyrywało jakby wychodzące z łona?
gdy chmurę uczyniłem jego szatą, a ciemność jego pieluszkami, gdy ustanowiłem o nim swój dekret i poustawiałem rygle i bramy i powiedziałem: dotąd dojdziesz, a nie dalej, tu położysz swe nadęte fale. W Rzymie w lutym 962 roku Otton I został koronowany na cesarza przez papieża Jana XII. Ten papież to był dopiero diabeł. 16 grudnia 955 roku Oktawian, 16-letni młodzieniec, przyjął sakrę biskupią, a następnie rozległą władzę samozwańczego następcy świętego Piotra. Stało się to dzięki wpływom księcia Alberyka ze Spoleto, który zwołał synod. Papież Jan XII wznosił toasty na cześć pogańskich bogów i chrześcijańskiego diabła. Z upodobaniem okaleczał swoich wrogów, a miał ich wielu. Dla kawału konsekrował 10-letniego chłopca na biskupa, a innego w końskiej stajni na diakona. Cesarz Otton od początku pragnął podporządkować sobie papiestwo. Miał ułatwione zadanie, bo degenerat Jan XII 14 maja 964 roku został zatłuczony na śmierć przez zdradzanego męża. Otton I został niemieckim imperatorem Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a jego małżowinka Adelaida cesarzową. W X wieku Imperium Romanum przesunie swoją oś od Franków do Niemców. Nie było to na rękę papieżom, bo Niemcy denerwowali się łatwo, a ponadto byli bezwzględni, zawistni i okrutni. Otton I obsadził katolickie duchowieństwo w roli ministrów swego imperium. Od początku między Ottonem a papiestwem będzie iskrzyć. Jak mówiłem, na tej linii będą ciągłe walki o władzę, zgodnie z proroctwem Daniela. Obaj królowie w swych sercach będą mieli złe zamiary i przy jednym stole będą mówić kłamstwa. Tych przykładów jest mnóstwo. Francuski król Filip IV Le Bel, czyli Filip Piękny, wymógł nawet na papieżu Klemensie V odwołanie bulli Bonifacego VIII, Unam Sanctam. Zdawało mu się, że coś ugra. Jednak najlepszym przykładem jest Fryderyk II oraz Canossa. O tym drugim później. Fryderyk I, zwany Rudobrody, Barbarossa, dwukrotnie organizował krucjaty do Palestyny. Nie był to jego własny pomysł. Było to żądanie papieży. W nagrodę utonął w rzece Salew. I tak mniej więcej zakończyła się ta jego trzecia krucjata. Fryderyk II Hohenstauf, który był potomkiem sławnego Barbarossy, walcząc o koronę Niemiec, zyskał przychylność katolickiego duchowieństwa. Gdy przybył na elekcję do Konstancji, musiał konkurować o władzę z Ottonem IV. Otton był starszy i bardziej doświadczony. Był murowanym faworytem. Znaki na niebie i ziemi wskazywały na Ottona. Jednak biskup Konstancji nieoczekiwanie zablokował most i do miasta wpuścił jedynie młodego Fryderyka. Glina i żelazo. Gdy Hohenstauf miał już w garści koronę Niemiec, zamarzyła mu się korona Cesarstwa Rzymskiego. Papież Honoriusz III nie był przekonany. Zdaje się, że go nie lubił. Może dlatego, że Fryderyk był bystry, a to nie jest dobry materiał na niewolnika. Papieże tego nie lubią. Wymógł na królu obietnicę zorganizowania krucjaty do Palestyny. Młody Hohenstauf oświadczył papieżowi: ja, alles was ich besprochen habe, werde ich tun. Było to w roku 1225. Słowa jednak nie dotrzymał. Fryderyk po uzyskaniu korony cesarskiej uniezależnił się od papiestwa. Co więcej, wybudował 250 warowni obronnych. Okopał się dzieciaczyna.
Nie rozumiał, z kim zadziera. Żaden inny cesarz nie zbudował tylu twierdz i zamków. Ponadto zabronił biskupom budowania warownych siedzib. Zaczął bić własną złotą monetę. Na jej rewersie znajdował się rzymski orzeł. Na awersie widniała podobizna Fryderyka jako rzymskiego imperatora. Monetę nazwał Augustalis. Właśnie tak widział się Fryderyk, jako jedyny świecki i boski autorytet świętego cesarstwa rzymskiego. To imperium ciągnęło się teraz od Morza Śródziemnego aż do Morza Północnego. W związku ze złamaną przysięgą został ekskomunikowany w 1227 roku przez papieża Grzegorza IX. Fryderyk II stał się bezwzględnym tyranem, a papiestwo nie lubi konkurencji. Cesarz skazał nawet własnego syna Henryka na śmierć w lochu. Ekskomunikowany przez papieża wyruszył w końcu do Palestyny z krucjatą. Był znakomitym negocjatorem i dogadał się z sułtanem bez rozlewu krwi. Odzyskał Jerozolimę dla papiestwa, lecz jednocześnie zagwarantował muzułmanom swobodny dostęp do świętych miejsc. Katolickie duchowieństwo było nieszczęśliwe. Patriarcha Jerozolimy powiedział: co to za krucjata, gdy nie została przelana nawet jedna kropla krwi niewiernych? Fryderyk uznawany jest dzisiaj za władcę tolerancyjnego, jednak zarządził na Sycylii czystki religijne. Stał się młotem na heretyków nie tylko na rodzinnej Sycylii, ale i w Niemczech. W późniejszym czasie poszedł na ustępstwa względem islamu. Skłócony z papieżem cesarz otoczył się muzułmańską gwardią przyboczną. Oni za nic mieli klątwę papieża. Pod koniec życia Fryderyk zaatakował Rzym i bogatą Lombardię. Papież ponownie przeklął cesarza i odebrał mu jego cesarskie atrybuty. Ponadto nazwał go heretykiem i uwaga, uwaga, antychrystem. Zabawne, co? Po drugiej klątwie papieża od Fryderyka zaczęli odwracać się wszyscy. Wkrótce cesarz pozbawiony władzy umarł. Zmieszają się ze sobą ludzie, ale nie będzie się trzymał jeden drugiego. Tak jak żelaza nie można zmieszać z gliną. Ufam, że cały czas pamiętamy to proroctwo z księgi Daniela. A przy okazji papieża Grzegorza IX, jego bulla Vox in Rama z 1234 roku była oficjalnym dokumentem kościelnym, który określał czarnego kota jako wcielenie szatana. Możliwe, że ta bulla, która zachęcała do eksterminacji kotów, stała się jedną z pośrednich przyczyn epidemii dżumy, która nadeszła z Azji Środkowej. Spadek liczby kotów przyczynił się do wzrostu liczby szczurów przenoszących zarazę. To tak na marginesie. Hrabia Habsburga Rudolf I stał się mieczem papiestwa po śmierci Fryderyka i okresie bezkrólewia. Cesarze z dynastii Habsburgów od XV wieku staną się najbardziej gorliwymi protektorami Rzymu. Największym ciosem dla świeckiego ramienia papiestwa, Sacrum Romanum Imperium, stała się protestancka reformacja XVI wieku. Od Karola V aż do Franciszka II żaden z cesarzy nie zdołał już stworzyć centralnej, absolutystycznej władzy i wynieść papieży na średniowieczny pułap. Potrzebna była nowa strategia. I tę strategię obserwujemy dzisiaj. Po 1798 roku papiestwo schodzi do podziemia. Kościół rzymski prezentuje teraz całemu światu swoją przepiękną twarz, wybielając swe straszliwe zbrodnie przeprosinami. Papiestwo jest dokładnie tym zwiedzeniem, które według biblijnych proroctw miało nadejść, odstępstwem czasów ostatecznych. Częścią polityki papieskiego Rzymu jest przybieranie postaci, która najlepiej realizuje jego cele. Pod zwodniczą postacią kameleona ukrywa swój niezmienny jad węża.
nie jesteśmy zobowiązani dotrzymywać wiary i obietnic składanych heretykom, oświadcza. Czy ta moc, której historia przez 1000 lat zapisana została krwią świętych Najwyższego, ma być uznana dzisiaj za część Kościoła Jezusa Chrystusa? Zerknijmy na te obrazki. Gal Vercingetorix poddaje się Juliuszowi Cezarowi. Na głowie Cezara korona triumfalis, symbol militarnej potęgi imperium, władza w jednym ręku. Karol V Habsburg z rzymskim wieńcem imperatora, najpogodniejszego ludobójcy Augusta. Rudolf II Habsburg, Romanorum Imperator Augustus, z rzymskim wieńcem na głowie. Ale, zapędziłem się zanadto do przodu. Cofnijmy się, proszę. Jak widzieliśmy, w pierwszej koronacji cywilnego władcy przez papieża Stefan namaścił Pepina jako Patricius Romanorum, czyli Patrycjusz Rzymianin w 754 roku, wymieniając jego synów Karola Wielkiego i Karlomana jako następców Pepina. Był to pierwszy ślad wieloetnicznej Unii Europejskich Terytoriów, która miała trwać aż do epoki Napoleona, Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ta europejska idea jedności pod egidą odrodzonego papiestwa powstanie ponownie w XX wieku. Pepin zmarł w kampanii, mając zaledwie 54 lata. Jego synowie zostali koronowani na współwładców Franków 9 października 768 roku. 3 lata później niespodziewana i niewyjaśniona śmierć Karlomana pozostawiła Karola Wielkiego niekwestionowanym władcą Królestwa Franków. Po śmierci Hadriana I w grudniu 795 roku kler rzymski wybiera papieżem Leona III. Zostanie on kanonizowany później w roku 1673. Wyboru tego późniejszego świętego kościoła dokonano pomimo licznych protestów. Leon był człowiekiem zwyrodniałym. Słynny uczony Alcuin, mnich i kierownik szkoły pałacowej w Akwizgranie, pisał rozpaczliwe listy do Karola Wielkiego, w których żądał detronizacji papieża. Karol po rozprawie z Sasami udaje się do Rzymu, aby samemu zbadać sprawę. Na miejscu okazało się, że papież nie jest w stanie oczyścić się z zarzutów natury moralnej. Chodziło głównie o cudzołóstwo i krzywoprzysięstwo. Wtedy Leon podburzył kler, który zaczął domagać się przerwania procesu. Sam Leon zakończył sprawę jak rasowy profesjonalista. Wczłapał na ambonę w kościele świętego Piotra. Rozejrzał się po sali ze wzrokiem spaniela, chrząknął, przysiągł na Ewangelię i ogłosił publicznie, że jest niewinny. Finito. To wystarczyło. Karol Wielki był wzruszony. Miał łzy w oczach. Oczyścił Leona z zarzutów i wygnał jego przeciwników. Od tej pory zasada prima sedes a nemine judicatur, czyli papieża nikt sądzić nie może, zostaje wcielona w życie. Według Dictatus Papae z 1075 roku papież nie mógł być sądzony przez kogokolwiek. Tak naprawdę ta reguła obowiązywała już od VI wieku. Papieże stanęli ponad prawem. Nawet biskupi, kardynałowie i niższy kler katolicki byli nietykalni. Zmienia się tylko miejsca pobytu tych, którzy wzbudzają publiczne kontrowersje. Zresztą sami wiecie, tych przypadków są tysiące. Karol, zwany przez katolickich hagiografów apostołem Niemiec, w 782 roku każe ściąć 4,5 tysiąca saskich jeńców, którzy odmawiają nawrócenia. Sasi, pomimo represji, byli niechętni przejściu na katolicyzm. Karol, zwany Wielkim, porwał 10 tysięcy saskich kobiet i dzieci z ich siedzib,
po obu brzegach Łaby i przesiedlił w różne części Germanii i Galii. Papież Leon nie tylko nie wyraził sprzeciwu wobec metod Karola, ale wkrótce nagrodzi go cesarską koroną. Pierwszy tytuł, którego używał Karol Wielki zaraz po swojej koronacji w roku 800, to Karol, najpogodniejszy August, koronowany przez Boga, wielki i miłujący pokój cesarz, rządzący Imperium Rzymskim. Ten najpogodniejszy August kazał oblewać głowy germańskich pogan wodą, nazywając to chrztem świętym. Niepokornym obcinał głowy za odmowę stania się katolikami. W tym jednym zdaniu zawarł upiorną doktrynę zjednoczenia Kościoła i państwa. Koronę i tytuł imperatora otrzymał z ręki papieża Leona III. Na pamiątkę wybito nawet srebrną monetę, gdzie imiona Leona i Karola podkreślają tę nieświętą unię. W roku 800 Karol odbył podróż do Rzymu. W dzień Bożego Narodzenia odbyły się uroczyste nabożeństwa. Karol nie pojawił się na nich ubrany w zwykły strój franków, ale jako rzymski patrycjusz. Papież osobiście odprawił mszę. Pod jej koniec papież podszedł do Karola ze wspaniałą koroną, umieścił ją na jego głowie oraz ogłosił go cesarzem Augustem. Kościół wypełnił się krzykami ludzi. Niech żyje król! Najbardziej pobożny August ukoronowany przez Boga na wielkiego imperatora Rzymu. Głowa i ciało Karola zostały namaszczone świętym olejem przez samego papieża. Karol, król Franków, przysiągł zachować wiarę, władzę i przywileje Kościoła. Następnie Karol uznał duchowe zwierzchnictwo papieża nad całym swoim imperium. Jest to ta sama unia, która istniała pomiędzy cesarzem Konstantynem i biskupem Rzymu Sylwestrem. Sylwestrowi długo przypisywano dokument Constitutum Silvestri, który był częścią tzw. symachiańskich fałszerstw. Znalazły się one również w donacji Konstantyna. Miały wzmacniać władzę rzymskich biskupów. Wszystkie te insygnia oraz sposób koronacji pokazują, że cesarz jest jedynie wasalem władzy duchowej. Od niej dostaje władzę, od niej jest zależny i rządzi tak długo, jak długo jest jej bezwzględnie posłuszny. Imperator ślubuje wspierać i bronić świętego Kościoła katolickiego oraz jego biskupa. Jego oficjalne tytuły to obrońca i orędownik Kościoła, doczesny zwierzchnik wiernych, obrońca Palestyny i katolickiej wiary. We wszystkich słowach i czynach Karola Wielkiego, podobnie jak jego doradcy Alcuina, przebija ta sama teokratyczna idea. Swoim najbliższym współpracownikom każe nazywać się królem Dawidem. To on, Karol, przewodzi teraz królestwu Boga na ziemi. Jako drugi Konstantyn, jako drugi Teodozjusz. Władza w jego wydaniu to absolutne połączenie Kościoła i państwa. Biskupi i opaci klasztoru stają się tak samo ważni w tym rodzącym się feudalizmie jak książęta i hrabiowie. Karol Wielki jest w stanie zawołać pośród zgromadzonych wielmożów: Jam jest Cezar, jam jest Imperator. Karol Łysy był wnukiem Karola Wielkiego i synem Ludwika Pobożnego. Od jego czasów każdy książę, który pragnął zostać królem, musiał zjednać sobie papieża oraz cesarza Imperium Rzymskiego. Tak było również w przypadku królów Polski. Karol Łysy zyskał koronę tylko dlatego, że zgodził się przyrzec, że powiększy państwo kościelne kosztem Królestwa Franków.
Ustanowił również ważny precedens. Zrzekł się prawa do zatwierdzania papieża. Małymi kroczkami papiestwo, cegiełka po cegiełce, budowało swoją ziemską potęgę. To jest właśnie ten mały róg z Księgi Daniela. Róg o małych początkach. Każdy władca, który pożądał korony cesarskiej, wędrował za armią do Rzymu, składał śluby posłuszeństwa i obietnice, aby otrzymać koronę cesarską świętego Imperium Rzymskiego z rąk człowieka podającego się za następcę świętego Piotra. Jedną z tych obietnic potwierdzonych przysięgą było bezwzględne ściganie i zabijanie heretyków. Na tym obrazku Karol Łysy upozowany na rzymskiego imperatora. Mikołaj I, święty Kościoła katolickiego, zasiadający na tronie papieskim od roku 858, staje w jednym szeregu z Leonem I i Grzegorzem I. Wszyscy oni otrzymali przydomek Magnus, Wielki. Nigdy wcześniej władza Rzymu nie była tak oczywista i tak widoczna. Mikołaj I zostaje papieżem przełomu. Przywileje papiestwa stają się odtąd wieczne i niezmienne. Rzym jest głuchy na protesty narodów, synodów i soborów, a jego władza staje ponad cesarzami, królami i namiestnikami prowincji. Zresztą oni, chudopachołki, pojawiali się na lat kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt, by rozsypać się na ekoproszek w kościstych objęciach śmierci. A władza papieży trwała niezmiennie przez stulecia. Oczywiście papiestwo miało swoje górki i dołki, jednak ich potęga trwała i umacniała się. Brała pod swoje skrzydła każdego, kto ją uznawał, oraz bezwzględnie tępiła każdego, kto się jej sprzeciwiał. Od jej wyroku nie było odwołania. Jako samo mianowani zastępcy Chrystusa, papieże stali ponad sądem ludzkim i boskim. Mikołaj I chętnie posługiwał się sfabrykowanymi dekretaliami, które wykazywały wyższość władzy duchowej nad świecką. Ten papież konsekwentnie podjudzał Karola Łysego, króla Franków, przeciwko Lotarowi II, królowi Lotaryngii. Gdy Lotar wysyła poselstwo do Rzymu w celu pojednania się z papieżem, otrzymuje następującą odpowiedź. Potwierdzasz, że jesteś poddany swojemu suwerenowi, tak, aby być posłusznym słowom apostoła Piotra. Bądźcie poddani księciu, ponieważ jest on ponad wszystkimi śmiertelnikami w tym świecie. Wydajesz się zapominać, że my, jako zastępcy Chrystusa, mamy prawo osądzać ludzi. Dlatego, zanim zaczniesz słuchać królów, w pierwszej kolejności masz wykazać posłuszeństwo nam. Jeśli my uznamy monarchę winnym, wtedy masz go odrzucić, aż do momentu, gdy my mu wybaczymy. Jedynie my posiadamy władzę związywania i rozwiązywania, ułaskawiania cesarza Nerona, jak i potępiania go. Chrześcijanin nie ma prawa pod groźbą ekskomuniki wykonywać innych sądów oprócz naszych, a te są nieomylne. Ma słuchać bez szemrania najbardziej nieprawomyślnych rozkazów. Jest zobowiązany pochylić czoła wobec woli króla, która może naruszać podstawowe prawa jego kraju. Mikołaj I postawił fundament pod rządy Grzegorza VII Hildebranda i absolutną unię Kościoła i państwa. W XX wieku nazwano by to faszyzmem. Dziś używamy słowa despotyzm. Moim zdaniem to słowo spłyca zagadnienie.
despotyczna to może być Angelika Janetta Baba Jaga, żona kolegi. Jednak w przypadku, gdy władca szczuje na siebie całe narody, despotyzm jest zbyt delikatnym określeniem. W 866 roku nowo nawrócony na katolicyzm król Bułgarów, Bagoris, zwany dzisiaj Borysem I, wysłał do papieża Mikołaja I delegację, która wręczyła mu list zawierający 105 pytań. Dotyczyły one szczegółów jego nowej katolickiej wiary. Król Bagoris narzucił Bułgarom rzymski katolicyzm siłą. Wywołało to ogólnonarodowy bunt. Bagoris pozabijał wielu swoich poddanych, w tym również wielu możnowładców, a także ich dzieci. Państwo i kościół, żelazo i glina, owoce są zawsze takie same. Jedno z pytań dotyczyło właśnie tej masakry. A oto oficjalna odpowiedź papieża Mikołaja. Poinformowano nas, że twoi poddani zostali ochrzczeni bez ich zgody. W ten sposób naraziłeś się na potężny bunt, który zagroził nawet twemu życiu. Wielbię cię za to. Zachowałeś swój autorytet, skazując na śmierć te zagubione owce, które odmówiły dołączenia do naszego stada. Nie tylko nie zgrzeszyłeś, okazując swój święty zapał, ale nawet otworzyłeś bramy Królestwa Niebios tym, którzy poddali się twojej woli. Monarcha nie może bać się zabijania poddanych, jeśli to utrzyma ich w posłuszeństwie lub spowoduje, że dołączą do wiary Chrystusa. Bóg nagrodzi go za to w tym świecie, jak i w wieczności. Musisz świętować w niedzielę, a nie w sobotę. Powstrzymywać się od pracy również w święta ku czci świętej dziewicy, 12 apostołów, świętego Jana Chrzciciela, świętego Szczepana, pierwszego męczennika, a także innych świętych pańskich, aby zachować pamięć o nich w twoim kraju. W 1164 roku papież Aleksander III przyjął z honorami arcybiskupa Tomasa Becketa. Bał się zareagować w jego sprawie stanowczo, bo stosunki z cesarzem Fryderykiem I były napięte. Cesarz popierał antypapieża Paschala III, a nie Aleksandra. Thomas Becket od momentu, gdy został arcybiskupem Canterbury, zaczął wprowadzać system państwowy oparty na papieskim prawie kanonicznym. Król Anglii, Henryk II, poczuł się jak piesek na posyłki kościelnych hierarchów. W papieskim systemie rządów monarcha zobowiązany jest wykonywać rozkazy prawdziwej władzy, władzy kościelnej. I wtedy stała się rzecz niezwykła. Król Henryk w konstytucjach klarendońskich wyłączył Anglię z posłuszeństwa wobec papiestwa. Zabraniał w nich stawiania osób świeckich przed sądami kościelnymi, nakazywał odpowiedzialność karną duchownych przed sądami świeckimi, umacniał wpływ króla na elekcję biskupów i zabraniał apelacji do Rzymu bez zgody monarchy. Wow! I to wszystko na 300 lat przed protestancką reformacją. Thomas Becket na polecenie papieża wyklął króla Henryka i jego sprzymierzeńców. W odpowiedzi na to w grudniu roku 1170 czterech rycerzy Henryka posiekało arcybiskupa Becketa na różowe plasterki w katedrze w Canterbury. Był to błąd. Kościół potrzebuje męczenników. Zaczęły się katolickie pielgrzymki do grobu Thomasa Becketa, a w roku 1173 papież Aleksander III kanonizował go. Pielgrzymki i czuwania przy grobie Thomasa Becketa skończyły się dopiero, gdy Henryk VIII, żonobójca, kazał rozwalić jego ołtarz, spalił jego kości i wymazał imię Becketa z oficjalnych dokumentów.
I teraz najfajniejsze. Mija jakieś 800 lat. W roku 1984 protestancka Anglia po raz pierwszy w dziejach przyjmuje na swojej ziemi papieża. Angielscy protestanci są wściekli. No, ale wiecie, czasy się zmieniają. Jednak papiestwo nie zmienia się nigdy. Pamiętacie? Zawsze to powtarzam. Włosi mają nawet takie przysłowie. Il papa non cambia mai. Mam do was pytanie. Tym razem quizu nie będzie. Pytanie brzmi. Co jako pierwsze zrobił papież Jan Paweł II po wylądowaniu na angielskiej ziemi? Czekam na odpowiedź i odliczam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Brawo! Ten pan z Wałbrzycha, siedzący teraz przed laptopem, odpowiedział poprawnie. Tak, tak, proszę się nie odwracać, nie rozglądać, właśnie do pana mówią. Papież Jan Paweł II pojechał do Canterbury i dokładnie w tym miejscu, gdzie zginął Thomas Becket, ukląkł i oddał mu cześć. Towarzyszył mu współczesny protestancki odstępca, arcybiskup Canterbury Robert Ransi. Papiestwo nie zmienia się nigdy i nie zapomina. Bardzo podobna historia wydarzyła się w Polsce. Mowa o świętym Stanisławie ze Szczepanowa. Król Polski, Bolesław Śmiały, przestał płacić trybut cesarzowi Niemiec. Biskup Stanisław był politycznym działaczem i agitatorem na rzecz cesarza Niemiec Henryka IV i władcy Czech Wratysława. Król Polski Bolesław kazał go stracić 11 kwietnia 1079 roku w Krakowie. Stanisław nie zginął za głoszenie Ewangelii, nie, nie, ale za zdradę stanu. Rozpoczęła się histeria. Został pierwszym Polakiem, którego Kościół katolicki uznał za świętego. Został kanonizowany 17 września 1253 roku. I jak to ze świętymi bywa, należało sfałszować mu odpowiednią hagiografię. Jeden z cudów Stanisława to zrośnięcie się jego członków po męczeńskiej śmierci, które następnie były pilnowane przez orły. Inny cud to wskrzeszenie zmartwych rycerza Piotra z Janiszewa. Król kwestionował przed sądem prawo biskupa Stanisława do majątku po rycerzu. Na skutek modłów przyszłego świętego Stanisława rycerz rzekomo zmartwychwstaje i potwierdza, że sprzedał majątek biskupowi. I znowu najciekawsze jest to, co stało się później. Posłuchajmy katolickiego portalu Opoka. Od XIV stulecia skałka zaczęła pełnić szczególną rolę w ceremoniale koronacyjnym królów Polski. Pierwsza krakowska koronacja odbyła się 20 stycznia 1320 roku. Arcybiskup gnieźnieński Janisław ukoronował w katedrze wawelskiej Władysława Łokietka i jego żonę Jadwigę. Wszyscy królowie Polski pielgrzymowali na skałkę, czyniąc pokutę za zbrodnię Bolesława Śmiałego, a świętego Stanisława upraszali o łaski i błogosławieństwo. Reasumując, królowie polscy Władysław Warneńczyk, Stefan Batory, Jan III Sobieski, August Mocny i tak dalej, wszyscy co do jednego pielgrzymowali w ramach koronacji do grobu zdrajcy Stanisława i poniżali się, uznając wyższość władzy kościelnej nad własną. To właśnie w praktyce jest pogańska idea Unii Kościoła i Państwa. Glina i żelazo. Za ostatniego cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego uważa się Franciszka II Habsburga, władcę Austrii i Niemiec. W 1806 roku abdykował i rozwiązał cesarstwo. Stało się to po katastrofalnej klęsce pod Austerlitz w grudniu 1805 roku,
Napoleon zostaje imperatorem w roku 1804, a według kalendarza Republiki jest to rok 13. Jego koronacja odbywa się w katedrze Notre Dame, a towarzyszą jej katoliccy hierarchowie łącznie z papieżem Piusem VII. Papież wszedł do katedry jako pierwszy i wtedy ogromny chór zaczął śpiewać Tu es Petrus, Tyś jest Piotr. Składający się z 400 osób chór zaśpiewał całą mszę Giovanniego Paisiello oraz uroczyste Te Deum. Korona, którą włożył na głowę Napoleon, nazwana była Koroną Karola Wielkiego. Uroczystą przysięgą Bonaparte zobowiązał się wykonywać postanowienia konkordatu, który podpisał w 1801 roku. Konkordat uznawał rzymski katolicyzm za najważniejszą religię Francji. Druga żona Napoleona, Marie-Louise, była z domu Habsburgów i była córką tego właśnie Franciszka II, ostatniego imperatora Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Chyba przypadek. Wcześniej Napoleon ogłosił rozwiązanie Świętego Cesarstwa. Ta koronacja została uznana za hańbę i podeptanie zasad rewolucji przez jego żołnierzy. Wolność, równość, braterstwo. Ludwig van Beethoven, gdy rozpoczął pracę nad swoją trzecią symfonią, dedykował ją Napoleonowi Bonaparte. Ideały rewolucji francuskiej, które reprezentował Napoleon, były dla Beethovena niezwykle ważne. Niestety, kompozytor pielęgnował wyidealizowany obraz Francuza, tak jak Polacy. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Tak, dał nam przykład. Najpierw koronował się na cesarza despotę, a potem dostał lanie od Wellingtona i Blichera w czerwcu 1815 roku. W momencie, gdy do Ludwika van Beethovena doszły wieści, że Napoleon koronował się na cesarza, z wściekłością wymazał jego imię z tytułu swojej nowej symfonii. W ten sposób genialna symfonia Bonaparte stała się symfonią eroika. I dobrze. Jak się zdawało, Bonaparte stanął na gruzach rzymskiego imperium. Nadchodzi era wolności i demokracji. Jednak jeśli przyjrzymy się symbolice na obrazach Jean-Augusta Ingresa i innych, gdzie Napoleon występuje jako Semper Augustus, zauważymy, że zawierają one mnóstwo symboliki. Przede wszystkim Bonaparte zawsze pokazywał swoje wolnomularskie korzenie, ciągle i wszędzie, obraz za obrazem. Na tej oficjalnej masońskiej stronie mamy pokazane, kto stoi na czele wolnomularstwa. Dwugłowy orzeł Świętego Cesarstwa Rzymskiego, to jego interesy reprezentuje ta organizacja, miecz, a równocześnie krzyż, korona cesarska nad dwoma głowami ptaszyska i liczba 33 w trójkącie, symbol smoka z Apokalipsy. Pod orłem napis INRI, INRI, który widnieje na niezliczonej ilości katolickich przedmiotów kultu. Przypominam, że jest to masoneria. Według oficjalnej wersji ma to oznaczać Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jezus Chrystus, Król Żydowski. W rzeczywistości jest to hasło jezuitów, głoszące zwalczanie niepokornych monarchów oraz herezji. Justum necar reges impios, czyli sprawiedliwe jest niszczenie lub zabijanie bezbożnych lub heretyckich królów, rządów lub władców. Jest to cytat z przysięgi, jaką składają członkowie zakonu. Ten fragment brzmi następująco. Jego świątobliwość papież jest zastępcą Chrystusa i prawdziwą oraz jedyną głową Kościoła katolickiego lub powszechnego na całej ziemi. Na mocy kluczy związywania i rozwiązywania danych Jego świątobliwości przez Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, ma on moc obalania heretyckich królów, książąt, państw, wspólnot i rządów,
które są nielegalne bez Jego świętej zgody i które mają być zniszczone. Rzymski orzeł. Orzeł i feniks występują często zamiennie. Symbol ten był wykorzystywany do przedstawiania Boga Słońca w Sumerze, Egipcie, Babilonie. W Grecji oznaczał Zeusa, a w Rzymie Jupitera. Także druidzi wykorzystywali orła jako symbol ich najwyższego bóstwa. Oczywiście żaden wtajemniczony w misteria nie był na tyle głupi, aby wierzyć, że słońce jest bogiem. Słońce zawsze reprezentuje wyższą duchową rzeczywistość, świetlistą istotę, która ukazywała się ludziom w każdym okresie historii. Okultysta Rex Hutchins napisał, że orzeł reprezentował egipskiego boga Amun-Ra. Jest to symbol źródła najwyższej inteligencji. Masoński klasyk Albert Pike identyfikował orła z egipskim bożkiem Mendesem. W satanizmie jest to prominentny symbol szatana. Symbol ten wypromował brytyjski zespół Venom, którego byłem niegdyś wielkim fanem. Od nich zresztą pochodzi termin black metal. Skoro symbol orła jest tak powszechny i obejmuje całą historię ludzkości, to w tym momencie tekst z Ewangelii Łukasza, opisujący kuszenie Chrystusa na pustyni, staje się jeszcze bardziej zrozumiały. Dwugłowy orzeł świętego cesarstwa rzymskiego. Glina i żelazo. Symbole solarne, rzymski orzeł i wieniec laurowy, miecz cesarstwa rzymskiego z jego orłem, feniks powstający z popiołów, korona cesarstwa i najciekawsze, laska władzy, na szczycie której siedzi ten, który jest faktycznym władcą, Fosforus. Bonaparte otaczał się insygniami Sacrum Romanum Imperium. Tu na obrazie François Gerarda widzimy znajomy nam symbol, kula ziemska i krzyż. Ewidentny symbol papiestwa i jego świętego cesarstwa rzymskiego oraz rzymski orzeł. Nic nowego pod słońcem. Teoretycznie Napoleon Bonaparte przyniósł światu nową erę. Teoretycznie kończy się era dominacji papiestwa. Teoretycznie kończy się święte cesarstwo rzymskie 6 sierpnia 1806 roku. Jednak pamiętajmy, że protestancka reformacja była wielkim problemem dla papiestwa i świętego cesarstwa rzymskiego. Trzeba było zejść do podziemia. Aby odzyskać władzę nad światem, papiestwo sfingowało własną śmierć. A widziałem jedną z jej głów, jakoby na śmierć zabitą, mówi Jan w Apokalipsie. Co ciekawe, kolejni władcy, jak Napoleon III, znowu w regaliach rzymskiego imperatora. Korona triumfalis zamontowana na głowie. Napoleon Bonaparte sprowadził papieża Piusa VII do swojego pałacu, gdzie zmusił go do podpisania innego konkordatu. Dokument ten zwany jest także dokumentem z Fontainebleau. Część była utajniona. Dokument miał być prawem nowego imperium. Podpisano go 25 stycznia 1813 roku. Stało się to zaraz po klęsce Napoleona w Rosji. Teraz Bonaparte był wściekły i nieufny. Ten konkordat Pius VII wypowiedział 2 miesiące później. Bonaparte stał się nieposłuszny. Żelazo i glina. Glina i żelazo. Dokładnie w następnym roku Francja została zaatakowana ze wszystkich stron. Upokorzony pod Waterloo Bonaparte zakończy swoje życie na wyspie świętej Heleny. Wszystko wskazuje na to, że został otruty. Oto, co powiedział przed śmiercią na wygnaniu według naocznego świadka, generała Charlesa de Montholon.
Zakon jezuitów jest organizacją wojskową, a nie zakonem religijnym. Ich szef jest generałem armii, a nie jakimś zwykłym opatem klasztoru. Celem tej organizacji jest władza. Władza w jej najbardziej despotycznej formie. Władza absolutna. Władza uniwersalna. Władza kontrolowania świata poprzez wolę pojedynczego człowieka. Jezuityzm jest najbardziej absolutnym z despotyzmów, a zarazem największym i najbardziej gigantycznym z nadużyć. Generał jezuitów rości sobie prawo do bycia panem, suwerenem ponad suwerenem. Gdziekolwiek jezuici zostaną przyjęci, staną się władcami, bez względu na koszty. Ich zakon jest z natury dyktatorski i dlatego jest nieprzejednanym wrogiem wszelkiej legalnej władzy. Każdy czyn, każda zbrodnia, bez względu na to, jak potworna, staje się cnotą, jeśli została popełniona w interesie Towarzystwa Jezuitów lub z rozkazu ich generała. Ten facet wiedział, o czym mówi. Napoleon Bonaparte został wyniesiony do władzy z Korsyki, która była twierdzą zakonu po jego rozwiązaniu przez papieża Klemensa XIV w roku 1773. Stało się to na mocy bulli Klemensa Dominus ac Redemptor. Bonaparte jest odpowiedzialny za kilkanaście lat wojen w Europie oraz śmierć około 500 tysięcy Francuzów kochających wolność od papieskiej tyranii mężczyzn. Gdy dostał rozkaz, posłusznie poprowadził ich wszystkich na pewną śmierć, prosto do Rosji, w arktyczne piekło zimy cara Aleksandra I, a potem ich zostawił i uciekł do Francji. Dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Po domniemanym upadku papiestwa w 1798 roku sprawy się komplikują. Jak zobaczymy w czwartej części tej serii, to Święte Cesarstwo Rzymskie przesunie swoją oś jeszcze dalej, bardzo daleko, aż za ocean. Nie przegapcie tego odcinka, jeśli rzecz jasna w ogóle powstanie. Ja w międzyczasie łyknę sobie troszkę wody z cytrynką i potruchtam sobie pokracznie do rozdziału 6. Mm-hmm.